W tym filmie rozwiążemy sobie kolejne zadanie na temat rozkładu normalnego, zaczerpnięte ze strony internetowej, której adres tu jest podany. No jakie jest to zadanie? Załóżmy, że średnia waga rocznej dziewczynki w USA jest dana przez rozkład normalny o średniej 9,5 kg z odchyleniem standardowym około 1,1 kg. Nie używając kalkulatora to jest bardzo ważna informacja i od tego tutaj sobie zaczniemy. Oszacuj odsetek rocznych dziewczynek w USA, które spełniają poniższe warunki. Narysuj wykres i zacieniu odpowiedni obszar dla każdego podpunktu. No i są tutaj różne warunki, różne podpunkty. No ale właśnie. Co to znaczy, nie używając kalkulatora? No to znaczy, że musimy wykorzystać to, co pamiętamy, to co wiemy na temat rozkładu normalnego, na temat pewnych jego własności. No i tutaj zas, znajduje zastosowanie reguła, tak zwana reguła trzech sigm. Reguła. 3 sigm. No, czasami nazywa się to reguła 68, 95, 99 i 7. To są te trzy liczby, które trzeba pamiętać. A co to są za liczby? No ja może przypomnę szybko. Czyli powiedzmy, że tutaj spróbuję narysować rozkład normalny. Mamy taką krzywą, taki dzwon symetrycznie rozłożony względem wartości średniej. Tutaj powiedzmy jest wartość średnia. No i ta krzywa jest symetrycznie, symetryczna względem tej wartości średniej. No i teraz jak weźmiemy sobie taki przedział, w jedną i w drugą stronę przesuniemy się o sigma, czyli tutaj będę miał mu plus sigma, a tutaj będę miał mu minus sigma, czyli o jedno odchylenie standardowe w lewo, o jedno odchylenie standardowe w prawo, to pole tutaj pod krzywą, która się mieści w tym przedziale, to jest właśnie 68%. Czyli tutaj to pole wynosi 68%. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wynik znajdzie się bliżej niż jedno odchylenie standardowe od średniej jest równe 68%. No i dalej. Jak przesuniemy się od kolejne odchylenie standardowe w lewo, czyli tutaj będę miał mu odjąć 2 sigma, a tutaj w prawo będę miał mu plus 2 sigma, no to pole tego Obszaru pod krzywą nad tym przedziałem, to jest ta druga wartość. I to jest tutaj to pole: jest równe 95%. Co oznacza, że prawdopodobieństwo tego, że wynik doświadczenia znajdzie się w przedziale wokół wartości średniej, odchylony nie więcej niż dwa odchylenia standardowe, no to mamy 95% prawdopodobieństwa, że tak będzie. No i wreszcie łatwo się domyślić, że ta. Ostatnia liczba to dotyczy 3 sigma, czyli jak tutaj będę miał mu minus 3 sigma, a tutaj będę miał mu plus 3 sigma, to teraz prawdopodobieństwo tego, że wynik będzie oddalony od wartości średniej nie więcej niż 3 odchylenia standardowe, czyli 3 sigma, to jest pole tego całego obszaru. No i oczywiście to zawiera już te dwa poprzednie, każdy kolejny obszar zawiera w sobie ten poprzedni. No, i pole tego to jest 99,7%. Takie jest prawdopodobieństwo tego, że wynik znajdzie się w przedziale od wartość średnia minus 3 sigma do wartość średnia plus 3 sigma. No dobrze, no to jak już sobie to przypomnieliśmy, to możemy teraz zająć się rozwiązaniem zadania. Ja tutaj narysuję sobie jeszcze raz ten rozkład, bo tamten zamazałem. No i tutaj sobie wpiszemy konkretne liczby. No więc spróbuję znowu narysować tą moją krzywą, która. Będzie udawała rozkład normalny. Chciałbym, żeby była w miarę, w miarę symetryczna, na ile to jest możliwe przy takim odręcznym rysunku. No i teraz tak, tutaj nasza wartość średnia to jest 9,5 kg, czyli w naszym przypadku wartość średnia to jest 9,5 kg. No i to będzie gdzieś na moim rysunku tutaj. Tu będzie 9,5. Dobrze. Teraz Odchylenie standardowe jest równe 1,1 ,1 kg. 1,1 ,1 kg to jest moje sigma. No więc teraz jak odsunę się o jedno odchylenie standardowe w prawo, no to znajdę się gdzieś tutaj. No i tutaj będę miał wartość 9, nie, 10,6 kg. 10,6. Jak się odsunę o jedno odchylenie standardowe w lewo, to muszę odjąć od 9,5, 1,10, czyli będę miał 8,4. No i tutaj mam ten pierwszy przedział. Drugi przedział, no to jest, jak się przesunę o jeszcze jedno odchylenie standardowe, czyli tutaj będę muszę dodać 1,10, czyli będę miał 11,7. To jest mój drugi przedział. A tutaj, jak się odsunę w lewo o jedno odchylenie standardowe, no to będę miał 7,3, no bo muszę jeszcze odjąć od 8,4, dziesiątą. No i ostatni przedział, to w lewo przesunę o jeden, jedną dziesiątą, to będę miał 6,2, a w prawo, jak się przesunę o jedno odchylenie standardowe, no to będę miał 12,8. No i widzimy, że to są te liczby, które tutaj pojawiają się w treści zadania. Już teraz widzimy, skąd one się wzięły. Stąd, że to jest po prostu od wartości średniej, odejmujemy lub dodajemy kolejne wielokrotności odchylenia standardowego. No dobrze, no to teraz wykorzystamy tę naszą wiedzę z reguły 3 sigma do tego, żeby znaleźć odpowiedź na pytania postawione w zadaniu. Popatrzmy na punkt A. Waga mniejsza niż 8,4 kg. 8,4 kg mamy tutaj na wykresie, to jest ta wartość. I teraz obszar, który mówi, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że waga takiej dziewczynki rocznej w USA będzie mniejsza niż 8,4 kg, to jest... Ten obszar, pole pod krzywą, tutaj aż do samego końca, to będzie to prawdopodobieństwo szukane. No to jak obliczyć to prawdopodobieństwo, korzystając z tego, co już wiemy? No co my wiemy? My wiemy, że pole tego obszaru pomiędzy mu odjąć 1 sigma, a mu dodać 1 sigma, czyli pole tego obszaru, tutaj, to jest 68%. To wiemy. No, a pole tego, co jest poza tym obszarem, czyli pole tych dwóch ogonów, tego, który, który wcześniej zakreskowałem i tego, który teraz zakreskuję, też tam bardzo do samego końca, no, pole tych pozostałych dwóch obszarów, o tych dwóch, to będzie reszta, jak od 100% odejmę 68%, no to będę miał 32%. Czyli pole tych dwóch kawałków to jest 32%. Ale ten wykres jest symetryczny. To oznacza, że pole tego. Ogona po lewej stronie, pole pod, pod krzywą tej po lewej stronie jest takie samo jak pole tutaj po prawej stronie. Czyli każdy z tych kawałków ma pole odpowiadające prawdopodobieństwu 16%. Także w sumie dają 32 i są takie same. Czyli to jest odpowiedź na punkt A. To prawdopodobieństwo wynosi 16%. I to wywnioskowaliśmy z tej naszej reguły 3 sigma. No dobrze, no to teraz popatrzmy na punkt. B. O co nas tutaj pytają? Tu nas pytają, jakie jest prawdopodobieństwo tego, czyli ile procent dziewczynek będzie miało wagę pomiędzy 7,3 a 11,7 kg. No mamy te liczby tutaj. 7,3 to mamy tutaj. 11,7 mamy tutaj. Więc widzimy, że to jest pytanie o to, ile procent dziewczynek będzie miało wagę, która się różni od od wartości średniej, nie więcej niż dwa odchylenia standardowe. To jest dokładnie pole tego kawałka, czyli tego kawałka od mu minus od 2 sigma do mu plus 2 sigma, a to jest, jak wiemy, 95%, czyli tutaj odpowiedź jest od razu 95%. To jest prawdopodobieństwo tego, że jak zważymy roczną dziewczynkę, to jej waga zmieści się w tym przedziale, bo to jest właśnie taki przedział, który który jest dwa odchylenia standardowe wokół średniej. Dwa odchylenia standardowe w jedną lub w drugą stronę. No to teraz zajmijmy się ostatnim. Ostatnim tutaj podpunktem. Jakie jest prawdopodobieństwo, że waga będzie większa niż 12,8 kg? 12,8 kg mamy na wykresie tutaj. I to jest dokładnie wartość średnia plus 3 plus 3 sigma. Poprawię może. To jest wartość średnia plus 3 odchylenia standardowe. No i teraz pytamy, jakie jest, jaki jest prawdopodobieństwo tego, że ta waga będzie większa niż tyle. Czyli pytamy o pole tego tutaj obszaru, takiego cieniutkiego. No dobrze, ale to co my tutaj wiemy? Z czego my musimy tutaj skorzystać? No wiemy, jakie jest pole całego tego obszaru, które teraz tutaj na żółto zakreskuję. To jest pole tego obszaru, który odpowiada prawdopodobieństwo tego, że wynik będzie oddalony od wartości średniej nie więcej niż 3 sigma, niż 3 odchylenia standardowe. No i wiemy, że to jest 99,7%. To jest prawdopodobieństwo tego, że wynik znajdzie się w tym żółtym przedziale. No a to, co zostaje poza tym przedziałem, to są te takie dwa kawałki. Jeden jest tam po prawej stronie na czerwono zakreskowany, tutaj jest ten drugi. No, tak jak od 100% odejmę 99,7%, no to zostaje mi tylko 0,3% na te dwa kawałki w sumie. Więc te dwa kawałki mają w sumie takie prawdopodobieństwo, takie pole. No, ale tak jak w punkcie A, ten wykres jest symetryczny, więc te kawałki mają takie samo pole. Czyli to 0,3% muszę podzielić na dwa, bo mnie interesuje. Pole tylko jednego z tych kawałków, mianowicie tego. Czyli tutaj prawdopodobieństwo to będzie 0, połowa tego, czyli 15%. Czyli odpowiedź na punkt C to jest, że prawdopodobieństwo tego, że jak zważymy dziewczynkę w USA, to jej waga będzie większa niż 12,8 kg, jest równe 0,15%.